ranni po obu stronach. Wiecie Państwo, że nasza grupa, która została rozstrzelana, dziewczyna oddziału pęknego miała lat 18, nawet nie miała prawo 18, została rozstrzelana w drugim bezpieczeństwa. Jednym z ofiar pewnie był chłopiec patriota, który został przez UB. Oddział zbrojnego podziemia polskiego walczącym z bolszewikami przestał ich. Можно объяснить? Объяснить. Почему поляки вот сейчас вот типа поляков почему? Почему так? Что? Wydarzenia prawda. Nie, wiadomo, jest to za chwilę nasi koledzy staną i z nami tu będą uczestniczyć. Radko, nie stawaj do Państwa za chwilę, jak dojdzie do końca. Zlecamy w prawo. Żołnierze wyklęci. Jest to nasi przyjaciele Szczonowa, 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Szczonów, koledzy Probry, jeden, Górska Wola. No i lokalna, tutaj działająca Akademia Powiatu Wielszowskiego, Gloria Litwa. No i zapomniałem jeszcze o kolegach z grupy Arna do Leśnicy, przepraszam. Nie, żeby lepszy. Wam, żebyście realizowali dalej swoją pasję i ze swojej strony, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziecie mieli jakieś pilne potrzeby do realizacji, jakieś problemy, deklaruję również swoją pomoc. I zaczniemy od podziękowań. Podziękowania dla GRH 1939-1945 z Polkowic. Gmina Sokolnik oraz Klub Historyczno-Regionalny Gloria Victi składają serdeczne podziękowania za udział w rekonstrukcji historycznej w ramach Dni Pamięci 2015. Grupa wystąpi. Podziękowanie dla firmy Magnum z Poznania za obsługę pirotechniczną podczas rekonstrukcji historycznej. Mamy przedstawiciela firmy Magnum. Brawo! Ja może z tego względu, że jestem współorganizatorem i członkiem Klubu Regionalno-Historycznego Gloria Victis, pragnę serdecznie jeszcze raz ze swojej strony podziękować szczególnie Tomkowi Jaciukowi, który wkłada całe serce wraz ze swoją rodziną w to, żeby wszystkie rekonstrukcje, a była to trzecia rekonstrukcja, odbyły się tak jak należy, czyli perfekcyjnie. On nas ćwiczy wszystkiego, tak. Teraz się śmieje, ale my jako członkowie wiemy, co to znaczy. Czujemy się tak jak w wojsku. No i chyba tak powinno być. Dziękujemy. Ja tylko dodam, że grupy są już od wczoraj. Wczoraj były dioramy. Troszkę deszcz nas nie rozpieszczał, ale jak to na wojskowych przystało, powiedzieli, proszę się nie martwić, my nad wszystkim mamy kontrolę. I faktycznie nie musiałam się martwić. Była piękna integracja razem. Praktycznie wyrywacie ze swojego życia sobotę, niedzielę i część może nawet piątku, żeby to można było dojechać. Za to serdecznie chciałem podziękować. Byliście tutaj z nami, prezentowaliście swoje umiejętności.
mieszkańcy Sokolni mogli odświeżyć sobie pamięć historyczną, młodzież mogła się z nią zapoznać. Za to serdeczne, wielkie dzięki.